Cześć, witajcie, tu znowu Gimper, a to jest kolejny odcinek, zagramy w Warcraft 3 Reign of Chaos. Rządy chaosu. Ja będę kombinował, jak tutaj się dostać. Jaki ja miałem plan? A, miałem plan, żeby ich tu wystraszyć i uciec. Dobra. No to ziom, uciekajcie. Straże! A wiecie, ale oni mnie nie złapią, bo są za głupi. Oni tutaj gdzieś polecą, nie? Zaraz sobie stąd pójdą, a tych trzech sobie bez problemu, tych dwóch sobie bez problemu już zabiję. Ej, oni się sami zabijają. Ale regenerują się na w porę. Czy wy to teraz będziecie palanci patrolować? Powinniście wrócić tam, skąd przyszliście. Za chwilę jakoś, o, już poszli. No i gitara. To mi się bardziej podoba. Czy na pewno? A gitara. Dobra. Co znowu? Moment, bo tu jest jeszcze jeden gość. Czy mogę jakoś tak kombinować? Nikt nie będzie. Dobra. Mi rozkazywał. Teraz tak, nie wiem, czy oni się będą jakoś orientować, że ich atakuje. Nareszcie. Wy się orientujecie? Ja nie orientuję się. Nareszcie. Tylko się dalej biją, co? Nawet nie musiałbym ich zabijać. Uderzaj. Oj. No. Jestem z siebie dumny. O rany, a ten gościu co tu robi? Jak ja mam cię wydostać, powiesz mi? Dobra, na pewno poczekam, aż ten knajcik tu pojedzie. I przebiegniemy dalej. To mi się bardziej podoba. Ostrze. Zobaczył mnie, zobaczył mnie. Szczęście. Te groby zostały. Ale to tutaj wojowników sobie wezmę i go rozwalę. W imię króla Lisza. Dobra, tu mamy zadanie dodatkowe z tym cmentarzem, nie mamy dodatkowych ludzi. A, to tylko jeden knajcik, to sobie tam z nim radę bez problemu, właściwie. Kula uleczymy. No i gościu i leży. Dobra. Z taką większą grupą będzie trudniej mi się poruszać. Na pewno. Spróbujemy Arthasem podjechać tu i gościa uratować. Dobra. Dobrze idzie, dobrze, naprawdę. Nie licząc tego knajta, w żadną walkę się nie wdałem. Także jest naprawdę dobrze. Zobacz. Kurde, tak aż za dobrze mi idzie, no. Z tego Warcrafta teraz. Dobra, lecimy tu dalej. Teraz tak, tu mamy bramę. Co tu dalej mamy? Tu w lewo chyba jakaś wioska jest atakowana przez bandytów, nie jestem pewien. Ale tu gdzieś jest ze dwóch akolitów schowanych. Tu jest jeden. Ilu ich potrzebuje? O, rety 24. Dużo. Tu jest jeden. Tu są bandyci. O, i drugiego mają złapanego. Czyli tak trzech trzeba będzie ich pokonać. Tu gdzieś pewnie będzie trzeci, zgadza się. Czyli tu mamy trzech akolitów, może i więcej. Przyjrzyj się temu. Czwarty. Nikt mnie nie widzi. Czterech akolitów. W tym miejscu do uwolnienia. No okej. I wydaje mi się, że brak jakichś większych zagrożeń. Takie szkielciki dostaliśmy. One mogą być tworzone przez nekromantów i właściwie tylko tyle. No bo tu bandyci atakują, prawda? Coś takiego. Tak. Wyrżnąć wszystkich. Dobra, wy się tam bijcie. Ja skorzystam z zamieszania. Uwolnię akolitów. No to ci bandyci przegrają, muszę im pomóc. Ej, wy mnie nie atakujcie, tylko bandytów. Frajerzy. Ej, bandyci też się na mnie rzucili. Zdrada! Dobra, rozwalić. O, bandyci uciekają. Co się dzieje? Porąbało im się coś, krypty im się poprzestawiały. Za króla Lisza. Ojej, bo mi szkieleci zaraz zginie. No i ci bandyci głupi. Mogłem poczekać, aż zginą w sumie. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Dobra, to jest kopalnia złota, nie będziemy tego ratusza niszczyć. Ty tam próbujesz uciec, ale nic ci nie uda. Drugi akolita uwolniony. Trzeci jest tutaj. To mi się bardziej podoba. Tak jest. Życie. A dodam, kiedy się tam ucieka. No i tu jest obóz bandytów. O, oni są niewidzialni. Tu może mi trochę jednostek. Mogę tu trochę jednostek stracić, obawiam się. Zobaczymy. Dobra, ty też kieliciki to olać, bo one są słabe. Kuli muszę kierować. O, to coś wypadło. Kolejna mikstura leczenia.
Ale ten Arthas mi nie ginie, no to... Nie będzie mi rozkazywał. No troszkę leczki mi poginę, albo tego sobie uratuję. O, i panie, jakiś pierścień z niego. Zwinność 1 punkt mi zwiększa, dobra. No i tego tu uwolnimy. W tych domkach może coś będzie jeszcze, zobaczmy. Wydaje mi się, albo bardzo powoli gram w tą grę. Ale to w sumie, wiecie, fajnie, bo tu się dłużej nią rozkoszuję. A tu jeszcze nie zniszczyłem. No i przede wszystkim staram się wam pokazywać jak najwięcej rzeczy tutaj, nie? Które znam po prostu. Wszystko co znam staram się pokazywać. I gram oczywiście najlepiej jak potrafię, no. W RTS-ach nigdy nie byłem jakoś wybitny, no, ale myślę, że gradzę sobie wcale nie najgorzej. Lepiej niż taki przeciętny gracz. Tak mi się wydaje, nie? Nie wiem, w jaki poziom reprezentuję. Znaczy, tak bazuję na tym, jak na przykład moi koledzy grają, nie? To mi się wydaje, że tak może minimalnie lepiej. A taki przeciętny gracz Warcrafta, to nie wiem, czy gra dobrze, czy źle. Głównie dlatego, że mało na Battle.net grałem w inne mapy niż takie różne Footman Warsy, nie? No, będziesz moimi oczyma, ale niestety za tą bramę przelecieć nie możesz. Więc będę musiał ją zniszczyć. I zobaczymy, co tam jest. Twój wzrok moim wzrokiem, a tu okolita ucieka. No dobra, tych muszę pokonać. Nie wywinę się. Nie, ty kontrol 2. Jej, popsułem. Oj, gór mi zginie. Do tyłu. No i kanibalizm oczywiście. Kolejna mikstura leczenia, niepotrzebna mi w ogóle. Wszyscy kanibalizm macie. Nie wiem, czy z jednego ciała mogą jeść, nie mogą. Poczekamy sobie na nich. Póki co sobie cieniem podwiedzamy, o właśnie. I co my tu mamy? Tu mamy trzech gości, którzy tego akolite tu okrążają, nie wiem co oni z nim robią. To jest piechur i rycerz. Nie wiem, czy uda mi się uniknąć konfrontacji z nimi. Zobaczmy. Tutaj dalej znowu jacyś chłopi, ale tu nie ma akolity. Tu jest akolita za to. Dość ciężko tu będzie to ogarnąć. Tu powinno być 8 akolitów w tym mieście. Nie liczę ich na razie. O, tu może być. O, tu jest 4. Nikt mnie nie widzi. 4 to było raz, 2. Jeszcze ze 2 powinno być. Przyjrzę się temu. 1. Wszystko będzie ujawnione. No powiedzcie, że jest tu jeszcze 1. Kurde, nie ma. Tu jest, dobra, czyli jest 8. Czyli właściwie można to zrobić w ten sposób, że puszczę ich tu po prostu i Arthasem przebiegnę i wszystkich pozbieram. Spróbujemy tak zrobić. Was tu puszczę. A to jest tak, Arthas zbiera was tu wszystkich. Witości, panie! Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ojej! Zdradziłeś nas wszystkich! Zdradziłeś nas wszystkich! Nie umarli, bijcie na alarm. Ej, chodźcie tu. Nie bijcie się tu, tylko tu ich macie wyciągnąć. Witości, panie! Ratunku, nie umarli! Ratunku, nie umarli! No bardzo się cieszę. Ale tych akolitów sobie przejmę. Moje wojska nie się tu biją. No a ja sobie uwolnię tego tu. I tego tam na dole, on gdzieś tu był, nie? Ratunku. I tu jest akolita. Perfekt. Arthas nawet jednego ciosu chyba nie otrzymał. Yeah. No i tyle, 204. Tu można zobaczyć, jak czczą Tichondriusa. A mnie powinni. Ładnie mi to wyszło, muszę przyznać. Dobra robota, rycerzu śmierci. Zebrałeś niemal wszystkich wyznawców. Lorderon leży w gruzach. Co nam teraz po kultystach? Pomogę ci w tym następnym dziele. To znaczy? Pojedziesz do Andorhalu po szczątki ich byłego mistrza, nekromanty Kel'Thuzada. No właśnie, tak kończy się pierwsza misja. Dość długo ją grałem, ale bardzo przyjemnie mi się w nią grało. Rozdział drugi. Wykopując trupy następnego poranka na przedmieściach Enderhallu. Czy tam Andorhalu, Enderhallu.
poprawnie niby Ender Hall się to czyta. A to co u diaska? Wozy mięsa. To prymitywne urządzenie pozwoli ci przetransportować prochy naszego pana. Nie można przywrócić go do życia tam, gdzie go znajdziemy? Nie, panie. Istota o mocy Kel'Thuzada może być ożywiona tylko na przecięciu potężnych żył energetycznych. A takich miejsc nie ma na tych ziemiach. Rozumiem. W takim razie ruszaj. I moje główne zadanie jest: zabierz szczątki, zabij paladyna pilnującego cmentarza, doprowadź Arthasa do grobowca Kel'Thuzada. Arthas nie może zginąć, nie mamy dodatkowych misji, za to mamy trzy główne, czyli ta misja troszkę potrwa. No ale to nie będziemy już tej misji rozpoczynać w tym odcinku. Tak sobie zapiszemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zagramy w Warcraft 3 Reign of Chaos.